Mały elementarz. Bezpieczne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole. Zgodnie z reformą oświaty, od roku szkolnego 2016-2017 dzieci 6-letnie zostaną objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W efektach realizacji zadań w postaci celów osiągniętych przez dzieci kończące wychowanie przedszkolne pojawi się elementarne czytanie oraz pisanie liter i cyfr. Mały elementarz to nowy, kompleksowo opracowany pakiet edukacyjny dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Pomoże przedszkolakom w nauce czytania, liczenia i doskonale przygotuje do nauki pisania. Bohaterem pakietu, który wprowadza dzieci w świat liter i liczb, jest kot Atlas. Jego przygody są bliskie dzieciom. Postać wesołego kotka sprzyja nabywaniu wiedzy w atmosferze zabawy i zachęca do korzystania z kart pracy. Co wyróżnia mały elementarz na tle konkurencji? Znany i ceniony autor. Bogata obudowa metodyczna. Pełne dostosowanie do aktualnych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Treści dopasowane do możliwości dzieci 6-letnich. Bezpieczne i kompleksowe przygotowanie do edukacji szkolnej. Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności, poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań i podejmowaniu niekonwencjonalnych czynności. Mały elementarz pomoże przedszkolakom łagodnie wkroczyć w fascynujący świat szkolnej przygody. Witam Państwa w kolejnym odcinku e-konferencji przygotowanej przez grupę MAC-SA. Właściciela marek MAC Edukacja, MAC Dydaktyka i MAC Technologie. Szanowni Państwo, nasze wideo spotkania to cykl rozmów z ekspertami poświęcone różnej tematyce, przygotowane z myślą o dyrektorach i nauczycielach. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pierwszej pomocy w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Co to oznacza? Przede wszystkim przypomnimy sobie, jak należy udzielać pierwszej pomocy i jakie są te podstawowe zasady. O tym dziś z praktykiem, już za moment w naszym studiu. Karol Gnat, witam i zapraszam Państwa na program. A o pierwszej pomocy, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy z praktykiem. W naszym studiu jest Mariusz Andrzejczak, specjalista ratownictwa medycznego. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Pierwsza pomoc, proszę Państwa, to nic innego jak ratowanie życia. To tak zapytam przewrotnie na początek. O czym zapominamy najczęściej, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc? Tak naprawdę zaczynamy o samej pierwszej pomocy. Świadomość społeczeństwa, w którym żyjemy, jest bardzo niska i jako praktyk, jako zawodowy ratownik medyczny relatywnie rzadko spotykam się z udzielaniem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Mówimy tu już o konkretnie przypadku zatrzymania krążenia, więc sama ta świadomość niestety jest cały czas kulejąca wśród społeczeństwa w naszym kraju i wynika to też z pewnych błędów edukacyjnych, które miały miejsce kilkanaście lat temu i teraz mamy tego konsekwencje, gdzie badania aktualne opisują poziom odpowiedzi społeczeństwa u osób w stanie zatrzymania krążenia na poziomie 10% w Polsce. Czyli 10% mieszkańców Polski wie, jak zachować się, udzielając pierwszej pomocy. Mniej więcej. Gdzie dla porównania w Holandii jest ten odsetek na poziomie 60-70%. Tylko to nie mówimy o samym zachowaniu, tylko podjęciu resuscytacji, podjęciu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Czyli kompilując, w Polsce na 9 na 10 zatrzymań krążenia nikt nic nie robi, nikt nie podejmuje żadnych czynności. W Holandii dla 10 zatrzymań krążenia w 6-7 ktoś podejmuje jakieś czynności. Jakiś przypadkowy świadek, ktoś, kto nie ma żadnego związku z osobą poszkodowaną i to jest bardzo istotne. Jeżeli chcemy, żeby ta pierwsza pomoc miała określoną jakość, sensownie wyglądała, to jest istotne, żeby podejmować decyzję o udzielaniu tej pomocy. Nie ma nic gorszego niż niezrobienie niczego, gdzie
Bardzo często osoby argumentują to w ten sposób, że boją się czegokolwiek zrobić. Nie bójcie się Państwo udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli ktoś jest w stanie zatrzymania krążenia, dziecko bądź osoba dorosła, to nic gorszego się już nie wydarzy tak naprawdę. Jedyne, co można zrobić w zakresie pierwszej pomocy, to tylko na in plus takiego poszkodowanego dziecka czy osoby dorosłej. Panie Mariuszu, skoro powiedzieliśmy już Państwu, że te braki edukacyjne widać w naszym społeczeństwie, to tym bardziej uzasadnia to nasze spotkanie dzisiejsze o tym, że rozmawiamy, edukujemy, przypominamy te zachowania przy pierwszej pomocy. Ale dziś będziemy mówili o pierwszej pomocy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To jest wielka odpowiedzialność wszystkich z Państwa, którzy pracują z dziećmi, z młodzieżą w szkołach. Czy jest coś takiego przy pierwszej pomocy, której udzielamy dziecku? Na co trzeba szczególnie uważać? Bardzo istotne, proszę Państwa, jest to, że dziecko nie jest dorosłym, tak? Ani z punktu widzenia anatomicznego, fizjologicznego i też psychologicznego, mentalnego, więc współpraca z dzieckiem wymaga określonych zasad, określonych reguł i przede wszystkim odpowiedniego podejścia, tak? Ja wychodzę z takiego założenia, że chciałbym, żeby współpracowano z dzieckiem tak, jakby się współpracowało ze swoim dzieckiem. W zakresie na przykład udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy Państwo, że dziecko bez względu na wiek, jeżeli coś się mu dzieje, to cierpi. Przede wszystkim, prawda? A drugi ważny aspekt jest taki, że to dziecko się na pewno boi. To jest logiczne, to jest jasne, prawda? Więc rolą tego, który podejmuje tematy udzielania pierwszej pomocy, na pewno jest pewnym rodzaju podejście dobre psychologiczne, żeby to dziecko uspokoić, żeby w pewien sposób załagodzić, wpłynąć pozytywnie na to dziecko i w międzyczasie zrealizować wszelkie potrzebne procedury. Wiadomo, że w doświadczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych czy szkół nie dochodzi dzień w dzień do stanów nagłych, do stanów ciężkich i trudnych. Raczej są to z mojej perspektywy proste rzeczy. Tak? Oczywiście Państwo się nie musicie z tym zgodzić, bo moja perspektywa jest troszkę inna jako pracownika zespołu ratownictwa medycznego, ale te nagłe rzeczy zdarzają się relatywnie rzadko. Niemniej ważne jest to, w jaki sposób sobie z tym problemem poradzić, z takim konkretnym przypadkiem, z takim dzieckiem i nie dać się zaskoczyć tematowi, nie dać się zaskoczyć problemowi, który zaistnieje. A wiadomo, że nie da się uniknąć tych problemów. One będą się pojawiać. To, co Pan powiedział, Pan jest praktykiem, który na co dzień pracuje jako ratownik medyczny, ale także prowadzi Pan szkolenia między innymi dla dyrektorów, nauczycieli, którzy pracują z dziećmi. Jak spotykacie się na tych szkoleniach bezpośrednio? Jaki jest największy problem nauczycieli, którzy przychodzą na te spotkania, którzy dzielą się tym swoim doświadczeniem? Bardzo często padają pytania, kiedy wzywać karetkę. To jest dosyć częste pytanie, powtarzające się cyklicznie na pewnych spotkaniach, gdzie nie ma standaryzacji żadnej. Nie ma żadnej literatury, przepisów, które nam w konkretny, jasny sposób wylistują. W tych konkretnych przypadkach decydujemy się na wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, więc my zalecamy, żeby nauczyciele wzywali zespół ratownictwa medycznego w każdej sytuacji, w której mają wątpliwości. Po prostu. I patrzymy na to z perspektywy przede wszystkim nauczyciela. W ten sposób musimy na to patrzeć. Nauczyciel jest powiernikiem. W pewnym rodzaju, prawda? Bo rodzic powierza mu swoje dziecko i oczekuje od niego pełnej opieki, prawda? Oczekuje, że każdego dnia dziecko, idąc do szkoły czy przedszkola, wróci w takim samym dobrostanie, jak poszło. Więc nauczyciel odpowiada za to, żeby temu dziecku się nic nie stało, prawda? Mamy też świadomość, proszę Państwa, tego, że rośnie i świadomość społeczeństwa całościowa w różnych tematach i ciągnie za tym konsekwencję roszczeniowość. Tak? Więc jeżeli mamy coraz większą świadomość na temat jakości usług medycznych, na temat pierwszej pomocy, bo ta świadomość wydaje mi się, że jest rosnąca, to ci rodzice też mniej więcej oczekują pewnych postaw od nauczycieli. Co z tym się wiąże, też w pewien sposób będą rościć od nauczycieli pewne postawy, zwłaszcza jeżeli u dziecka dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia, z jakiegokolwiek przyczyny, czy zewnętrznej, czy wewnętrznej. Kilka miesięcy temu była taka sytuacja, że rodzice mieli pretensje do nauczyciela, że najpierw zadzwonił po zespół ratownictwa medycznego, a potem dopiero do rodzica. Więc to też jest trochę kuriozalna ta roszczeniowość rodzica. I ja się nie dziwię nauczycielom, że potrafią wzywać zespół ratownictwa medycznego do rzeczy nawet błahych i prostych. Dla mnie to jest zrozumiałe, bo każdy patrzy... To jest pewne bezpieczeństwo. Tak, to jest pewien bezpiecznik. Każdy patrzy na swoje bezpieczeństwo. I jeżeli ten nauczyciel ma mieć za chwil kilka po tym zdarzeniu kolizję z rodzicami, ze swoim przełożonym, z kierownikiem szkoły,
to jest kompletnie niepotrzebne. Więc nie chciałbym konkludować, żeby wzywać zespół ratownictwa medycznego w każdej sytuacji. Tak? Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, prawda? Zawsze to podejmowanie decyzji i zdrowy rozsądek powinny być na pierwszym miejscu, ale jeżeli zespoły ratownictwa medycznego będą przyjeżdżały też z drugiej strony do bardzo prozaicznych rzeczy, zadrapań, skaleczeń, to trzeba pamiętać, że ten zespół mógłby w tym samym czasie udzielać pomocy w bardziej pilnym przypadku. Tak? Co do zasady, my o tym nie decydujemy. Zespół ratownictwa medycznego fizycznie nie decyduje o tym, gdzie ma jechać i tak dalej. Decyduje o tym dyspozytor medyczny. Więc... Proszę Państwa, dla tego większego swojego bezpieczeństwa i tej wiedzy, przypomnienia, zasad, które pewnie Państwo pamiętają i znają. Już teraz specjalna prezentacja pana Mariusza Andrzejczaka, specjalisty ratownictwa medycznego. Ta prezentacja będzie uzupełniona o część praktyczną, dlatego warto z nami pozostać. Witam Państwa w części wykładowej, w której powiemy sobie o najistotniejszych elementach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom w stanie nagłego życia i spojrzymy na nią okiem praktyka. Celem tej części jest przekazanie Państwu najistotniejszych informacji dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom znajdującym się w stanie zagrożenia życia. Po tym części powinniście Państwo umieć rozpoznać dziecko, które znajduje się w stanie zagrożenia życia i zadziałać adekwatnie do zdarzenia, które miało miejsce. Zajęcia kładą nacisk na kolejność, ponieważ algorytm BLS-u to kilka następujących po sobie elementów i kolejność i zachowanie tej kolejności jest dosyć istotne. Na początku powiemy sobie o aktualnych standardach postępowania w protokole podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci, które zmieniły się w 2015 roku. W porównaniu z poprzednimi zmiana jest raczej kosmetyczna i tak naprawdę sekwencja RKO jest porównywalna jak u osób dorosłych, gdzie głębokość uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt wynosi 4 cm, a u dzieci starszych 5. W tej części skupiamy się na dzieciach powyżej pierwszego roku życia z naciskiem na uczniów przedszkoli oraz szkół. Drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę, to całkowita niedrożność dróg oddechowych u dzieci najczęściej związana z zadławieniem. Zaleca się, aby natychmiast został zaimplementowany algorytm postępowania z ciałem obcym u dziecka z jednoczasowym wzywaniem pierwszej pomocy, jeżeli dysponujemy taką osobą, która równolegle może to zrobić. Ocena bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, proszę Państwa, jest bardzo istotnym elementem i Państwu jako osobom udzielającym pierwszej pomocy nie może się stać nic w zakresie tych czynności, które chcecie wykonać. Proszę Państwa, nigdy nie należy podejmować czynności, które mogą wpływać na Państwa zdrowie bądź życie. Bardzo dobra maksyma, o której warto powiedzieć, to dobry ratownik to żywy ratownik. Oczywiście w rozumieniu osoby udzielającej pierwszej pomocy. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wygląda w ten sposób. Jest to kilka elementów następujących po sobie, na które Państwo powinniście zwrócić uwagę. Algorytm ma charakter checklisty, czyli każdy element po kolei powinien być zrealizowany. Zaczynamy, proszę Państwa, od oceny reakcji dziecka. Czy reaguje na bodźce w postaci głosu bądź dotyku, na które dziecko, które jest w dobrostanie, powinno reagować spontanicznie. Jeżeli dziecko nie reaguje, wołamy o pomoc. Istotnym elementem jest to, aby optymalnie były minimalnie dwie osoby do udzielania pierwszej pomocy u dziecka znajdującego się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Kolejnym elementem jest drożność dróg oddechowych, o której powiemy sobie troszkę więcej za chwilę, i ocena oddechu. Poszukujemy prawidłowego oddechu u dziecka i powinno to trwać do 10 sekund. W ciągu 10 sekund powinniśmy odnaleźć co najmniej dwa wydolne oddechy, co daje nam częstość oddechów 12 na minutę. To jest wartość minimalna. W związku z tym, że główną przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci jest przyczyna oddechowa i postępująca asfiksja, czyli niedotlenienie, próba odwrócenia tego i wpłynięcia na zmianę stanu dziecka wymaga rozpoczęcia resuscytacji od 5 oddechów. Jest to jedna z istotniejszych modyfikacji algorytmu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w porównaniu z algorytmem dla osób dorosłych. Ponownie oceniamy obecność, proszę Państwa, oddechu i tego, czy dziecko reaguje. Jeżeli nie, rozpoczynamy kompresję klatki piersiowej od 15 uciśnięć. Wyznaczamy sobie środek klatki piersiowej
i skuteczne 15 uciśnięć w tempie 100-120 na minutę na głębokość około 5 cm, tak aby klatka piersiowa ugięła się w sposób widoczny. Po 15 uciśnięciach wykonujemy 2 wdechy i sekwencja się zamyka. Czyli kompilując, proszę Państwa, 5 oddechów ratowniczych, ponowna ocena, 15 uciśnięć, 2 wdechy i pętla zamknięta 15 do 2. Dopiero, proszę Państwa, po jednej minucie możemy wezwać zespół ratownictwa medycznego, jeżeli znajdujemy się sami. Oczywiście, jeżeli w miejscu zdarzenia jest inna osoba, to powinna to zrobić jak najszybciej. Zapis 1 minuta warunkuje to, aby kompresja i wentylacja klatki piersiowej nie była przerywana, ponieważ u dziecka z nagłym zatrzymaniem krążenia udowodniono wysoki wpływ na przeżywalność związany z wysoką jakością kompresji klatki piersiowej. Ocena bezpieczeństwa, ciąg dalszy. Co zrobić po kolei, jeżeli mamy dziecko, które znajduje się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia? Klękamy obok dziecka, spokojnie do niego podchodzimy, klepiemy po ramionach. Jeżeli jest to niemowlę, można stymulować je w okolicach stóp. Wołamy do dziecka po imieniu, spokojnym głosem, pytamy, czy wszystko w porządku. Jeżeli dziecko nie reaguje, powinno wzbudzić to nasze zaniepokojenie. Strategia działania w zależności od ilości osób będących na miejscu. Jeżeli kilku ratowników w rozumieniu osób udzielających pierwszą pomoc, jeden ratownik kontynuuje algorytm BLS-u, o którym cały czas mówimy, a pozostali wzywają pomoc. Mówimy tutaj o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli mamy, proszę Państwa, jedną osobę, to znaczy, że nie możemy przerwać algorytmu BLS-u, ponieważ wpłynie to niekorzystnie na rokowania i stan naszego dziecka. Dlatego trzeba to zrobić samodzielnie, z przerwaniem na chwilę algorytmu, lecz dopiero po jednej minucie. Drożność dróg oddechowych jest bardzo istotnym elementem, ponieważ warunkuje prawidłową możliwość wymiany gazowej. Przyrównujemy to, proszę Państwa, do przechodzenia przez drzwi. Nie można przejść przez zamknięte drzwi, nie można prawidłowo wentylować i oddychać, jeżeli nie mamy udrożnionych dróg oddechowych. Dlatego też metoda, o której mówimy i która jest na rycinie, nazywa się metodą czoło-żuchwa. Jedną rękę układamy na czole naszego dziecka, drugą w okolicy gałęzi żuchwy i odginamy głowę do tyłu, tak aby nos był najwyższym punktem dziecka w pozycji leżącej. To warunkuje nam możliwość uzyskania drożności i następnie oceny oddechu. Poszukujemy, proszę Państwa, prawidłowego oddechu. Mamy na to czas do 10 sekund i wykorzystujemy metodę widzę, słyszę, czuję. Kątem oka obserwujemy klatkę piersiową dziecka, czy prawidłowo się unosi, poszukujemy toru oddechowego. Prąd wydychanego powietrza wyczuwamy na poliku oraz słyszymy, jeżeli jest obecny. Trudnym pojęciem jest pojęcie gaspingu, czyli pojedynczych, nieregularnych oddechów, które nie warunkują skutecznego unoszenia się klatki piersiowej. Okiem praktyka rozpoznanie gaspingu nie stanowi problemu, lecz okiem osoby, która zajmuje się bądź będzie zajmowała się algorytmem BLS-u, może to sprawiać trudności. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy oddech dziecka jest prawidłowy bądź wydolny, traktujecie to Państwo, jakoby nie był. Jeżeli brak oddechu lub oddech nieprawidłowy, rozpoczynamy wentylację i kompresję klatki piersiowej. Oczywiście wentylację, z tym co wspomnieliśmy wcześniej, zaczynamy od 5 oddechów celem odwrócenia prawdopodobnie głównej przyczyny zatrzymania krążenia u dziecka. Wykonujemy dalej sekwencję 15 do 2 przez co najmniej 1 minutę. Wyjątkiem od tej reguły jest fakt, że dziecko zasłabło przy nas. Czyli rysując hipotetyczną sytuację, mamy pod opieką grupę dzieci, z którymi gdzieś się przemieszczamy w przestrzeni publicznej i któreś z dzieci nagle upadło. Wcześniej nawiązywało logiczny, spontaniczny kontakt, było umiejscowione w jakiejś grupie. Nagle to dziecko jest niereagujące i przestało oddychać. W takiej sytuacji, proszę Państwa, trzeba jak najwcześniej rozpocząć kompresję klatki piersiowej i jeżeli jest możliwość, to wykonać wczesną defibrylację, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że doszło do zatrzymania krążenia u takiego dziecka w rytmie defibrylacyjnym. Zdarza się to relatywnie bardzo rzadko statystycznie, ponieważ zatrzymania krążenia w rytmach defibrylacyjnych u dzieci obejmują około 10%. Niektóre publikacje podają nawet mniej. Czyli statystycznie 9 na 10 zatrzymań krążenia u dzieci jest w rytmach niedefibrylacyjnych i nie wymaga wykorzystania wczesnej defibrylacji. Dlatego też wszelkie programy PAD,
czyli publicznego dostępu do defibrylacji, są co do zasady dedykowane osobom dorosłym. I wynika to tak naprawdę ze statystyki, co nie zmienia faktu, że jeżeli mamy możliwość użycia automatycznego defibrylatora, o którym powiemy sobie za chwilę, to warto z niego skorzystać, nawet i tym bardziej w postępowaniu z dziećmi. Podstawowe czynności ratujące i wentylacja oraz wdechy. Zgodnie z aktualnymi standardami wdechy są traktowane jako możliwość. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie chce wentylować naszego poszkodowanego, może od tego odstąpić. Aczkolwiek powiedzieliśmy sobie, że wentylacja dzieci jest dosyć istotna, więc największe korzyści prawdopodobnie przynosi połączenie i kompresji oraz wentylacji. Za każdym razem, jeżeli chcemy wentylować nasze dziecko metodą usta-usta, musimy zapewnić drożność dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy do tyłu i uniesienie brody tak, aby nos był najwyższym punktem pozycji leżącej i wspominaliśmy, że jest to pozycja węsząca. Rozchylamy delikatnie usta dziecka, obejmujemy nimi swoimi ustami usta dziecka i podajemy jeden spokojny wdech trwający maksymalnie 1,5 sekundy. Wskaźnikiem prawidłowego wdechu jest uniesienie się klatki piersiowej dziecka, co powinniśmy zaobserwować kątem oka. Po każdym wdechu powinniśmy się odsunąć od ust dziecka na jakąś rozsądną odległość, po to, aby dziecko mogło wykonać bierny wydech, a my, abyśmy mogli wziąć sobie wdech świeżego powietrza. Nie zaleca się wentylowanie osoby, która udziela pomocy w protokole BLS, tym powietrzem, które jest wydychane przez osobę poszkodowaną. Sekwencję powtarzamy, proszę Państwa, dwukrotnie, bez względu na to, czy ten wdech będzie skuteczny i będzie generował uniesienie klatki piersiowej, czy też nie. Algorytm BLS-u jest sztywny. Zwróćcie Państwo uwagę, aby nie wpaść w błąd fiksacji. Musimy realizować to w sekwencji 15:2, tak? Bez względu, czy te dwa wdechy będą skuteczne, czy nie. Dobrze by było, gdyby okazywały się skuteczne za każdym razem. Powiemy sobie w kolejnym slajdzie, co zrobić, jeżeli te wdechy są nieskuteczne, na jakie elementy zwrócić uwagę. Jeżeli, proszę Państwa, z jakiegoś powodu natrafimy na problemy w wentylacji tego dziecka i klatka się nie unosi, robimy sobie szybciutką checklistę. Nie staramy się usunąć ciała obcego na ślepo, ale rozważamy, że może tam być i wszelkie widoczne elementy w jamie ustnej powinniśmy delikatnie wygarnąć palcem w postaci takiego haczyka na zewnątrz. Upewniamy się, że głowa jest prawidłowo ułożona, nie jest nadmiernie odchylona do tyłu, ale też nie jest przygięta do klatki piersiowej. Dlatego ta pozycja węsząca jest dosyć istotna. I proszę Państwa, druga metoda, o której piszemy, to luksacja żuchwy. Można spróbować wysunąć delikatnie żuchwę tak, aby zęby znajdujące się na żuchwie były przed zębami na szczęce. Jest to dosyć trudna metoda, ale do rozważenia, jeżeli poprzednie metody, proszę Państwa, zawiodły. Jeżeli, proszę Państwa, nie udało się uzyskać mimo to prawidłowej wentylacji, to algorytm i tak pozostaje sztywny, czyli 5 oddechów na początek, 15:2 i sekwencja idzie cały czas w ten sposób. Po upływie 1 minuty, jeżeli jesteśmy sami, koniecznie, proszę Państwa, wezwanie zawodowych służb ratunkowych pod numerem alarmowym 999 bądź 112, to już decyzja należy do Państwa. Istotne jest to, co mówimy, tak, dyspozytorowi medycznemu. Po pierwsze, miejsce, gdzie się coś wydarzyło, konkretny adres. Po drugie, co się wydarzyło, tak? Dziecko w stanie zagrożenia życia, dziecko z napadem drgawek, dziecko z zatrzymaniem krążenia, dziecko nieprzytomne. Po drugie, powtórę wiek naszego dziecka oraz ewentualne inne istotne rzeczy, które chcielibyśmy jeszcze przekazać. Należą do nich na pewno nasze imię, nazwisko i numer telefonu celem potwierdzenia naszej wiarygodności. Jeżeli jest dostępny automatyczny defibrylator zewnętrzny, warto poprosić go o jego dostarczenie, jeżeli mamy taką możliwość i kogoś, kto chciałby nam go dostarczyć. Kompresja klatki, proszę Państwa, obejmuje kompresję albo oburącz, albo jedną ręką, co pokażemy sobie w drugiej części na manekinie. Zależy to, proszę Państwa, od tak naprawdę budowy fizycznej naszego dziecka, bo może się okazać, że nasze dziecko, które ma 10 lat, budową przypomina już osobę dorosłą i impedancja klatki piersiowej, czyli jej opór kostny, między innymi kostny, jest tak duży, że wymaga skutecznej kompresji, ale oburącz. Decyzja, proszę Państwa, co do kompresji zależy tylko i wyłącznie od osoby udzielającej pomoc. Przypomnijmy, stosunek kompresji do wentylacji u dziecka wynosi 15:2. Jeżeli Państwo
przydarzy się wykonać tych kompresji więcej bądź mniej. Tak? Nie stanowi to żadnego tutaj problemu, ale warto, żeby się trzymać tego schematu. W tym slajdzie powiemy sobie kilka słów dotyczących wykorzystania AED. AED, czyli Automatic External Defibrillator, automatyczny defibrylator zewnętrzny, który znajduje się w przestrzeniach publicznych. Dedykowany, proszę Państwa, dzieciom powyżej pierwszego roku życia. Zaleca się, aby defibrylatory pediatryczne były z możliwością redukcji energii, posiadały pediatryczne algorytmy, o których powiedzieliśmy, i pediatryczne elektrody. Tak naprawdę znalezienie pediatrycznego AED w przestrzeni publicznej w Polsce jest bardzo trudne, ponieważ jak powiedzieliśmy sobie w poprzedniej części, większość nagłych zatrzymań krążenia w miejscach publicznych, w rytmach defibrylacyjnych jednak dotyczy dorosłych. Niemniej, jeżeli trafimy na taką sytuację, że dojdzie do zatrzymania krążenia u dziecka, można z korzyścią dla takiego dziecka wykorzystać automatyczny defibrylator z algorytmami dla dorosłych. Konkluzja postępowania w defibrylacji automatycznej zarówno u dorosłych, jak i u dzieci jest taka, aby podążać za poleceniami głosowymi lektora. Każdy defibrylator w Polsce będzie dyktował polecenia w języku polskim. Dlatego też nie ma obaw o niezrozumienie poleceń. Ponadto każdy defibrylator jest skonstruowany tak, aby osoba, która nigdy nie miała go w ręce, nigdy nie miała do czynienia z trenażerem, wykorzystała go w taki sposób, aby było to skuteczne, idąc zgodnie z poleceniami lektora. Tak wygląda, proszę Państwa, postępowanie z użyciem defibrylatora. W momencie oceny rytmu defibrylator samodzielnie podejmuje decyzję, czy defibrylacja jest zalecana, czy niezalecana, i poinformuje nas o dalszym postępowaniu. Jeżeli zalecana, defibrylacja i resuscytacja 15:2, jeżeli niezalecana, to natychmiast kompresja i rozpoczynają się interwały dwuminutowe. Defibrylator będzie nam dyktował interwały dwuminutowe pomiędzy zakończeniem jednej oceny a rozpoczęciem drugiej. Oznakowanie AED. Jeżeli kiedykolwiek będziecie Państwo poszukiwać automatycznego defibrylatora zewnętrznego w miejscu publicznym, poszukujemy takiego znaku bądź synonimicznego, który oznacza, że w tym miejscu powinien znajdować się automatyczny defibrylator zewnętrzny. Pytanie: automat czy manualny defibrylator? Defibrylatory automatyczne bądź półautomatyczne dedykowane są protokołowi BLS, czyli Państwu, każdej osobie niezwiązanej zawodowo z ratownictwem medycznym, z medycyną ratunkową. Defibrylatory manualne dedykowane są w protokole zaawansowanych czynności ratunkowych, czyli dla wyspecjalizowanej grupy pracowników służby zdrowia. Nie ma w defibrylacji możliwości działania profilaktycznego. Skuteczność działania defibrylatorów w Europie określana jest na około 99%. Błędy w działaniu defibrylacji i rozpoznawaniu rytmów opisywane są w granicach promili, więc jest to bardzo mały odsetek. Defibrylatory, jeżeli są używane zgodnie z zaleceniami producenta oraz poleceniami głosowymi lektora, są co do zasady bezpieczne. Jak długo prowadzić BLS? Przybywa zespół ratownictwa medycznego i fizycznie przejmuje od nas poszkodowane dziecko. Dziecko zaczyna prawidłowo oddychać, kaszleć, wydawać jakieś dźwięki, otwierać oczy, przełykać, poruszać się. I mamy objawy ROSC, czyli Return of Spontaneous Circulation, objawy powrotu spontanicznego krążenia. Kolejny element wskazujący do przerwania BLS-u to wyczerpanie udzielającego pomoc, czyli nie życząc oczywiście nikomu, jesteśmy zmuszeni do prowadzenia czynności tak długo, aż opadniemy z sił. Jeżeli ta kompresja i wentylacja będzie nieefektywna, też mamy możliwość zaprzestania tego oraz zmiany ratownika i znowu ratownika w rozumieniu osoby udzielającej pierwszej pomocy. Co zrobić, proszę Państwa, jeżeli mamy dziecko bądź pacjenta, u którego doszło do powrotu spontanicznego krążenia? Traktujemy go jako nowego pacjenta. Ponowna ocena drożności oraz oddechu, pozycja bezpieczna, ocena oddechu co jedną minutę i oczekiwany na zespół ratownictwa medycznego, jeżeli takowy jeszcze nie przybył. Pozycja bezpieczna. Istotne jest to, aby pacjent z objawami powrotu spontanicznego krążenia został położony w pozycji bocznej. Ważne jest to, aby elektrody, które zostały wykorzystane do oceny rytmu i defibrylacji, pozostały na pacjencie do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Powiemy sobie jeszcze kilka słów o zadławieniu, bo jest ono też związane bezpośrednio z protokołem BLS-u i wpływa na przeżywalność naszego dziecka, bądź też nie, pod warunkiem, że wiemy, na jakie elementy zwrócić uwagę.
Jeżeli mamy dziecko, które zaczyna się dławić, oceniamy stan ciężkości pacjenta i wymiernikiem jest kaszel. Jeżeli dziecko kaszle efektywnie, zachęcamy je do kaszlu i bardzo prawdopodobne, że wzmożone ciśnienie wydechowe spowoduje ewakuację ciała obcego i na tym algorytm kończymy. Jeżeli kaszel jest nieefektywny i dochodzi nam do pogorszenia tej wydolności u naszego dziecka, rozgraniczamy to na pacjenta przytomnego bądź nieprzytomnego. Jeżeli pacjent przytomny, wykonujemy 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową i oceniamy, czy ciało obce zostało ewakuowane. Jeżeli nie, wykonujemy 5 uciśnięć nadbrzusza. Bardzo istotne jest to, że uciśnięć nadbrzusza nie wykonujemy u dzieci poniżej 1 roku. Wykonujemy tę sekwencję naprzemiennie do momentu, kiedy ciało obce zostanie ewakuowane i algorytm się kończy, bądź dziecko straci przytomność, wtedy rozpoczynamy resuscytację od 5 oddechów. To są elementy, proszę Państwa, które najczęściej są połykane przez dzieci, czyli są to rzeczy drobne, małe, o ciekawych kształtach, które interesują dzieci. Tak wygląda, proszę Państwa, algorytm postępowania z naszym dzieciaczkiem. Tutaj widzimy uciśnięcia w okolicy nadbrzusza, jeżeli wcześniej wykonane uderzenia w okolicy międzyłopatkową nie przyniosły oczekiwanego efektu. Nie zaleca się, proszę Państwa, usuwać ciał obcych na ślepo, ponieważ może dojść do przesunięcia go głębiej i pogorszenia stanu pacjenta. I istotne jest, aby dalsza opieka i przekazanie poszkodowanego personelowi medycznemu miało miejsce, tym bardziej jeżeli dziecko się dławiło, my wykonywaliśmy zabiegi inwazyjne w postaci chociażby uciśnięć nadbrzusza, co może nam powodować później konkretne powikłania. Więc jeżeli Państwo macie jakiekolwiek wątpliwości, czy po zadławieniu dziecko nie będzie znajdowało się w powtórnym stanie zagrożenia życia, zawsze macie możliwość skontaktowania się ze służbą zdrowia. Pozycja boczna, proszę Państwa. Istotne jest to, aby pacjenta obrócić w pozycji bocznej. Wykonujemy to w ten sposób, aby ręka bliższa była ułożona pod kątem prostym. Kończynę dalszą układamy w zgiętym łokciu na poliku. Kończynę dalszą unosimy w stawie biodrowym ze zgiętym kolanem i obracamy tego poszkodowanego albo dorosłego, zarówno dziecko, bo algorytm jest ten sam na siebie. Kiedy, proszę Państwa, dotrze zespół ratownictwa medycznego? Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym czasy dotarcia są opisane w tejże ustawie i jest to interwał czasowy 8 minut w mieście i 15 minut poza miastem. W takich medianach czasu dojazdu zespołu ratownictwa medycznego powinny docierać i z raportów prowadzonych przez odpowiednie organy nadzorcze w większości przypadków te czasy są dotrzymywane. Podsumujmy. Powiedzieliśmy sobie, proszę Państwa, o zmianach w wytycznych, aktualnych standardach postępowania w protokole BLS-u z 2015 roku. Powiedzieliśmy sobie, jak wygląda algorytm BLS-u u osoby dorosłej oraz odrębności BLS u dzieci ze względu na wiek oraz przyczynę pierwotną zatrzymania krążenia. Wspomnieliśmy, że główną przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci jest asfiksja, czyli niedotlenienie, bezpośrednio przyczyna oddechowa, oraz powiedzieliśmy sobie o wykorzystaniu urządzenia AED u dzieci. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na część praktyczną. Jak pokazał przykład ubiegłego roku, odkładanie zamówień podręczników i materiałów ćwiczeniowych na ostatnią chwilę skutkowało opóźnieniami w dostawie przesyłek do placówek przed 1 września. W trosce o zapewnienie uczniom kompletu podręczników, a Państwu spokojnego początku roku szkolnego 2016-2017 zachęcamy do złożenia zamówień do końca lipca. Dzięki temu gwarantujemy realizację dostawy publikacji do końca sierpnia. Nie są Państwo pewni liczebności grup uczniów? Bez obaw. Wystarczy przybliżona liczba. Zapewniamy bezpłatny zwrot nadwyżki publikacji lub możliwość dosłania brakujących egzemplarzy. By maksymalnie ułatwić Państwu pracę, oferujemy wsparcie w postaci gotowych formularzy zamówień. To proste. Najszybszym, wygodnym i ekologicznym sposobem jest skorzystanie z serwisu internetowego ezamówienia.mac.pl. Kolejnym sposobem na zamówienie publikacji jest przesłanie uzupełnionego formularza pocztą tradycyjną. Istnieje też możliwość złożenia zamówienia telefonicznie poprzez dział obsługi klienta lub bezpośrednio u konsultanta oświatowego MAC Edukacja. Zamów do końca lipca, a sierpień wykorzystaj na odpoczynek. My dostarczymy publikację do Twojej placówki na czas. Witam Państwa serdecznie.
w części praktycznej, na której sobie pokażemy wszystkie istotne elementy dotyczące postępowania w zakresie pierwszej pomocy z dzieckiem znajdującym się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia. Najistotniejszym elementem, który spina wszystko w całość, jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, miejsca, w którym znajduje się dziecko, które jest w potencjalnym stanie zagrożenia życia bądź zdrowia, i jego właściwa ocena jest bardzo istotna. Państwo, podejmując jakiekolwiek czynności związane z pierwszą pomocą, musicie być pewni, że nic Wam się nie stanie. Musi być to miejsce całkowicie bezpieczne. W rozumieniu szkół i tym podobnych placówek, co do zasady, to miejsce wydaje się bezpieczne, lecz nie zwalnia to Państwa z oceny rzetelnej tego miejsca, ponieważ miejsce, które mogło być i wydawać się, że jest wszystko w nim w porządku, może stać się niebezpiecznym. Podchodzimy do dziecka, proszę Państwa, i sprawdzamy jego reakcję. Reakcję sprawdzamy poprzez bodziec po poklepania po ramionach. Podchodzimy, mówimy: czy mnie słyszysz? Otwórz oczy, co się stało? Jeżeli dziecko nie reaguje, powinno wzbudzić to nasze zainteresowanie i jednocześnie niepokój, ponieważ dziecko, które znajduje się pod Państwa opieką, co do zasady na zadane pytania, na jakąś reakcję, na bodziec dotykowy, powinno reagować co najmniej spontanicznie. Jeżeli tak się nie dzieje, to wydaje się, że coś jest niepokojącego u naszego podopiecznego. Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, to obecność oddechu i jakość tego oddechu u dziecka w protokole podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Układamy jedną rękę na czole, drugą rękę układamy w okolicy gałęzi żuchwy, odginamy głowę do tyłu, tak aby nos był najwyższym punktem w pozycji leżącej naszego dziecka. Opisywane jest to jako pozycja węsząca. Uzyskaliśmy w ten sposób drożność dróg oddechowych, która musi zaistnieć, jeżeli dziecko i osoba oczywiście również dorosła mogłaby prawidłowo oddychać. Poszukujemy, proszę Państwa, prawidłowego oddechu. Metoda opisywana przez literaturę nazywa się widzę, słyszę i czuję. Obserwujemy klatkę piersiową dziecka, czy się prawidłowo porusza. Wyczuwamy prąd i słyszymy prąd wydychanego powietrza na poliku i w okolicy ucha. Mamy na to do 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie wykryliśmy ani jednego prawidłowego oddechu, bądź wykryliśmy jeden oddech niewydolny, taki charczący, powolny, który nie warunkuje prawidłowego unoszenia klatki piersiowej, to w protokole BLS-u jest to uznawane za zatrzymanie krążenia u dziecka. Dziecko spełniło dwa kryteria w protokole, o którym wspominaliśmy. Nie reaguje i prawidłowo nie oddycha, bądź nie oddycha w ogóle. W takiej sytuacji obliguje nas to do rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w protokole BLS. Resuscytację rozpoczynamy od 5 oddechów, ponieważ główną przyczyną opisywaną w literaturze, przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci jest przyczyna oddechowa. Aby odwrócić tą przyczynę, natychmiast walczyć z niewydolnością oddechową, która mogła doprowadzić do niewydolności krążeniowej, zaczynamy od 5 oddechów. Ponownie udrażniamy drogi oddechowe w opisany wcześniej sposób, zatykamy szczelnie nos i swoimi ustami obejmujemy usta poszkodowanego dziecka. Wdmuchujemy powietrze w objętości literaturowo około 500 ml, tak aby klatka piersiowa się uniosła. Oczywiście tej objętości Państwo nie jesteście w stanie zmierzyć. Jedynym wymiernikiem jest unosząca się klatka piersiowa i spokojny wdech podany przez około 1 do 1,5 sekundy. Wykonujemy 5 oddechów. Po wykonaniu 5 oddechów powinniśmy ponownie sprawdzić, czy dziecko podjęło spontaniczny oddech. Ponownie udrażniamy drogi oddechowe i będziemy to robić za każdym razem, kiedy robimy cokolwiek w protokole BLS-u w okolicach głowy dziecka. Ponownie przez 10 sekund oceniamy oddech dziecka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli nie powrócił nam spontaniczny oddech, rozpoczynamy kompresję klatki piersiowej w stosunku 15 do 2. Wyznaczamy sobie środek klatki piersiowej,
nasada dłoni umieszczona na środku klatki, ręka wyprostowana w stawie łokciowym i bark mniej więcej nad środkiem klatki piersiowej poszkodowanego. Drugą rękę możemy ułożyć w ten sposób, aby uzyskać drożność dróg oddechowych, ponieważ kompresja klatki piersiowej może wywołać bierne oddechy u dziecka związane właśnie z jej kompresją. Wykonujemy 15 uciśnięć klatki. Kolejne dwa oddechy. Sekwencja 15 do 2 musi trwać przez co najmniej minutę i dopiero po jednej minucie możemy wezwać pomoc. Rozgraniczamy tutaj, proszę Państwa, postępowanie na osoba, która znajduje, na postępowanie z osobami, które znajdują się same w rozumieniu jedno poszkodowane dziecko i jeden ratujący oraz jedno dziecko i kilka osób, które są na miejscu zdarzenia. Jeżeli osoba jest jedna, to minimalnie po jednej minucie może wezwać pomoc, tak aby nie przerywać kompresji i wentylacji, ponieważ kompresja jest bardzo istotnym elementem w zakresie udzielania pomocy dziecku z nagłym zatrzymaniem krążenia. Przyjmujemy, że jestem w tym momencie sam i dopiero po jednej minucie wyciągam telefon i dzwonię pod numer alarmowy. Dobrym, proszę Państwa, dobrą praktyką jest wybranie sobie z trybu głośno mówiącego i pozostanie w kontakcie cały czas z dyspozytorem medycznym, który będzie nas supportował, wspierał i mówił, na jakie elementy mamy zwracać uwagę. Aktualne standardy mówią, że jeżeli ktoś nie miał żadnej styczności z protokołem BLS-u i nie wie, w jaki sposób wykonywać te czynności, nie miał nigdy styczności z manekinami, zaleca się, aby wykonywał samą kompresję klatki piersiowej, gdyż domniemamy, że wentylacja może być nieskuteczna. Aczkolwiek na temat wentylacji trzeba zwrócić istotną uwagę, ponieważ jak wspomnieliśmy na samym początku tej części, główną przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci jest przyczyna oddechowa, z którą natychmiast trzeba walczyć. Błędem krytycznym w tym postępowaniu jest niewezwanie pomocy, ponieważ całe czynności, które zrobimy, mogą być namarne, jeżeli nie będzie wsparcia ze strony instytucji do tego powołanej, czyli zespołu ratownictwa medycznego. Co do wykorzystania AED, warto też o tym wspomnieć, ponieważ coraz więcej urządzeń AED mamy w przestrzeni publicznej. Jak ma się temat w kontekście dzieci? Automatyczny defibrylator zewnętrzny, który można spotkać w przestrzeniach, gdzie mamy skupiska dużych ludzi, czyli dworcach autobusowych, teatrach, urzędach miejskich, rynkach i tym podobnych przestrzeniach, są coraz bardziej popularne w naszym kraju. W kontekście używania AED u dzieci. Po pierwsze, automatyczny defibrylator zewnętrzny możemy użyć u dziecka powyżej pierwszego roku życia. Nie udowodniono, proszę Państwa, skuteczności wykorzystania AED u dzieci poniżej pierwszego roku życia, dlatego aktualne standardy tego nie zalecają. Jeżeli dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia w naszej obecności, czyli idziemy gdzieś z dzieckiem naszym podopiecznym i ono nagle upada, a jest w pobliżu defibrylator, to identyczne postępowanie jest jak z dzwonieniem pomocy. Najpierw ocena, kompresja i wentylacja przez minimum minutę, dopiero później możemy podłączyć elektrody AED. Jest to spowodowane tym, aby nie opóźniać kompresji klatki piersiowej. Jeżeli otrzymujemy od kogoś AED, o które wcześniej trzeba poprosić, tak? Bo samo to AED nie znajdzie się w miejscu zdarzenia, uruchamiamy je i postępujemy za poleceniami głosowymi lektora. Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego. Elektrody są opisane w odpowiedni sposób, więc nie ma możliwości pomylenia ich ułożenia. Proszę nie dotykać pacjenta. Będzie analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. W tym momencie trwa ładowanie defibrylatora. Odsuń się od poszkodowanego. Proszę nie dotykać pacjenta. Przeprowadź defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. Natychmiast po wyładowaniu defibrylatora rozpoczynamy resuscytację. I znowu wracamy do sekwencji 15 do 2.
Sekwencję prowadzimy przez 2 minuty i defibrylator będzie nas informował o tym, jak długo wykonywać czynności. Ten model jest wyposażony w metronom, czyli tempo kompresji klatki piersiowej opisywane na 100-120 na minutę będzie wyznaczane przez migającą diodę. Defibrylator będzie nas informował o kolejnych pętlach, które trwają 2 minuty. Czyli w tym momencie, jeżeli przeprowadziliśmy skuteczną defibrylację, rozpoczyna się interwał dwuminutowy. Kompresja, wentylacja, bądź sama kompresja, jeżeli nie chcemy się zdecydować z jakiegoś powodu na wentylację, bo to też jest zgodnie z aktualnymi standardami dopuszczane. Po 2 minutach defibrylator poprosi nas o kolejną ocenę, o przeprowadzenie kolejnej oceny rytmu i samodzielnie podejmie decyzję w zakresie konieczności wykonania defibrylacji bądź niewykonania tejże defibrylacji. Przypuśćmy, że minęły 2 minuty. I zrobimy sobie kolejną ocenę rytmu. Wyjmij elektrody z opakowania. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Kolejna analiza rytmu serca po 2 minutach. Dotykanie poszkodowanego bezpieczne. Tak, słyszymy defibrylator. Rozpocznij resuscytację. Tak jak słyszymy, defibrylator nie zalecił defibrylacji i poprosił nas o rozpoczęcie jak najszybciej kompresji klatki piersiowej i znowu sekwencja 15:2. Istotnym elementem, proszę Państwa, jest w kontekście defibrylatorów u dzieci postępowanie za poleceniami głosowymi lektora. Procent zatrzymania krążenia u dzieci w rytmach defibrylacyjnych wynosi około 10, dlatego też w pracy z defibrylatorem i dzieckiem z zatrzymaniem krążenia, statystycznie w 9 na 10 przypadkach defibrylator poprosi nas o kompresję i wentylację, a nie zaleci nam defibrylacji. Kiedy, proszę Państwa, przestać prowadzenie resuscytacji? Mówimy o protokole ROSC, czyli Return of Spontaneous Circulation i poszukujemy objawów powrotu spontanicznego krążenia. Poszukujemy, kiedy dziecko zaczyna otwierać oczy, kaszleć, przełykać bądź poruszać się. Jeżeli odnajdziemy takie elementy, przerywamy sekwencję 15:2 i ponownie oceniamy obecność oddechu u dziecka przez 10 sekund w taki sposób, jaki sobie pokazywaliśmy za każdym razem. Jeżeli w ciągu 10 sekund wykryliśmy minimalnie 2 wydolne oddechy, mamy objawy powrotu spontanicznego krążenia. W takiej sytuacji, bez zdejmowania elektrod, obracamy dziecko na bok w pozycję bezpieczną z udrożnionymi drogami oddechowymi. Dziecko monitorujemy przez cały czas do przybycia zespołu ratownictwa medycznego, co 1 minutę oceniając, czy dziecko ma wydolny oddech. Jeżeli w którymś momencie oddech przestanie być wydolny, obracamy dziecko ponownie na plecy i rozpoczynamy sekwencję od samego początku. Dziękuję Państwu za tą część. Could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Panie Mariuszu, pięknie dziękujemy za tę prezentację. Mam nadzieję, że Państwu przypomniało się wiele cennych rzeczy w tej prezentacji. Mnie zaskoczyła i zainteresowała zarazem, zainteresowało mnie kilka kwestii, bo też sobie zresztą przypomniałem kilka rzeczy, ale pojawił się sprzęt, pojawiły się defibrylatory. Chciałem zapytać, czy to jest tak, że w każdej szkole ten sprzęt jest na odpowiednim poziomie? Czy wszystkie te placówki, no to jest oczywiście pytanie teoretyczne, bo tego prawdopodobnie nie wiemy obaj, ale jak Pan jeździ po szkołach, robiąc szkolenia i tak patrząc okiem z boku, jaki sprzęt do dyspozycji mają i nauczyciele, i uczniowie, i dyrekcja, to czy on jest takim sprzętem wystarczającym?
Defibrylator jako urządzenie nie jest nigdzie ustandaryzowany jako wymóg. Czyli to nie jest oblig? Nie, to nie jest obligatoryjny sprzęt, który powinien znajdować się w każdej szkole. W każdej to co placu. Powinno być taki podstawowy sprzęt? Tak naprawdę z podstawowego sprzętu to ja sugeruję, żeby była apteczka pierwszej pomocy. Tak? Czy zlokalizowana w sekretariacie, w gabinecie dyrektora, czy zlokalizowana w gabinecie pielęgniarki, jeżeli takowe funkcjonują w danej szkole. Warto by było wiedzieć, co jest w tej apteczce, czy nie jest to przetrzymywane. Najprostsze rzeczy opatrunkowe, które pomogą nam zatamować krwawienie, najprostsze rzeczy służące do poprowadzenia resuscytacji bezprzyrządowej, czyli jakaś maska do wentylacji, ewentualnie jeżeli będzie taka dramatyczna sytuacja w szkole, rękawiczki, najprostsze rzeczy, które są standardowo w każdej apteczce. Mamy taką sytuację. Do zatrzymania akcji serca dochodzi w klasie, jest grupa dzieci. Nauczyciel widzi tę sytuację. Jak powinien się od razu zachować? Jak może wykorzystać pozostałe dzieci, bo pewnie pojawia się za chwilę jakiś strach, strach też wśród dzieciaków. Jak zapanować nad tą sytuacją? Nadrzędnym elementem jest oczywiście ocena bezpieczeństwa. Domniemamy, że szkoła co do zasady jest miejscem bezpiecznym, prawda? Więc ten wymóg jest zachowany. Drugim elementem to jest utrzymanie spokoju. I to może się wydawać bardzo trudne, prawda? I znowu mówimy o perspektywie mojej i Państwa odbiorców, tak? Która jest zupełnie inna, ale spokój i spróbowanie opanowania emocji, spokojne poprowadzenie tych czynności może się okazać kluczem do sukcesu. W zakresie wykorzystania dzieci, w zależności od wieku, tak? Ale dobrze by było, gdyby jeden albo dwoje uczniów poinformowali jeszcze innego nauczyciela, tak? Ponieważ co do zasady algorytm BLS-u optymalnie powinno się prowadzić w minimum dwie osoby. Oczywiście jest możliwość poprowadzenia tego samodzielnie, ale jest trudniej, ponieważ krytycznym elementem, o którym wspominaliśmy w prezentacji, jest wezwanie pomocy. Można świetnie kompresować klatkę piersiową, o czym wspominaliśmy, świetnie wentylować, wykorzystać defibrylator, jeżeli jesteśmy w takiej przestrzeni publicznej, w której ten defibrylator się znajduje, ale co z tego, jeżeli nie będzie supportu? Co z tego, jeżeli nie przybędzie żadna pomoc w postaci zespołu ratownictwa medycznego? Więc to jest bardzo istotne. Zaleca się, żeby u dzieci tę pomoc wzywać co najmniej po jednej minucie, żeby nie opóźniać tego algorytmu BLS-u i wdrożyć go natychmiast. Więc drugie dziecko może być poproszone o wezwanie innego nauczyciela, który pomoże, bądź samodzielnie o wezwanie zespołu ratownictwa medycznego poprzez numery alarmowe, o których wspominałem wcześniej. Bo to jest bardzo ważne, żeby ten zespół był jak najszybciej powiadomiony, no i poderwany, tak, z miejsca stacjonowania do miejsca, w którym ma to zdarzenie. Dobrą praktyką, którą my sobie cenimy w ogóle jako zespół ratownictwa medycznego przybywając na miejsce zdarzenia, to ktoś, kto czeka na nas przed budynkiem, fizycznie, na przykład przed szkołą. Tak? Pamiętajcie Państwo, że my nie znamy topografii szkół. Znamy topografię miast, rejonów operacyjnych, w których się poruszamy, ale nie topografię szkół. Bo ale to nie jest tam... tak, że przyjeżdżacie na miejsce, wiecie, gdzie jest 26 sala i oczywiście. Może będziemy wiedzieć, gdzie będzie, może będziemy wiedzieć, gdzie jest sala gimnastyczna, ale może niekoniecznie, gdzie jest konkretny lokal, gdzie jest konkretna klasa albo jakieś przyziemie, a to skraca czas. Pamiętajmy, że poruszając się w tym temacie, o którym mówimy, czas odgrywa bardzo istotną rolę. Im czas jest krótszy, i równolegle ktoś podejmuje czynności resuscytacyjne w miejscu wezwania, to szanse na przeżywalność, o czym wspominaliśmy w prezentacji, również rosną. Dużo mówił Pan o tej części praktycznej, pokazywał, czyli tę część, którą zabezpiecza nauczyciel, czy jakakolwiek inna osoba dorosła, która przywraca akcję serca. Na co zwrócić uwagę, informując pogotowie, jak będziemy dzwonili, jakie informacje trzeba przekazać, podać? Przekaz, proszę Państwa, powinien być jasny, krótki i zwięzły. Wiele publikacji zaleca, żeby ten kontakt z dyspozytorem medycznym poprzez numer alarmowy albo 112, albo 999 zaczynał się jednak od miejsca. Tak? Przedstawiamy się i mówimy adres konkretny i ma to swoją tutaj logikę. Jeżeli rozłączyłby się w jakiś sposób połączenie, to zostaje sama informacja na temat adresu. Tak? I dosyć rzadko się zdarza, ale można rozważyć takie empiryczne wysłanie karetki, że coś w głosie tego wzywającego było nie tak, spróbujmy już tam uruchamiać w tamtym kierunku zespół. Kolejnym elementem po miejscu to co się wydarzyło, jaki charakter zdarzenia.
nasze dziecko, Państwa uczeń, zasłab, jest nieprzytomny, oddycha, upadł, został kopnięty, pobity, podejrzewamy kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Konkretnie, co Państwa niepokoi w stanie tego ucznia? I kolejny element, bardzo dosyć ważny, wiek tego ucznia i mniej więcej topografia szkoły, w którym miejscu się Państwo znajdujecie. Dyspozytor medyczny na pewno Państwa poprosi o ewentualnie ponowne przedstawienie się, jeżeli tego nie zarejestrował, i celem potwierdzenia Państwa wiarygodności numer telefonu. To też jest dosyć istotne, ponieważ gdyby były jakieś problemy natury techniczno-komunikacyjnej, to dyspozytor ma możliwość oddzwonienia do Państwa i doprecyzowania pewnych informacji, które mogą mu się przydać na etapie przekazywania zgłoszenia zespołowi ratownictwa medycznego. Ważna informacja jest taka, że nie rozłączajcie się Państwo pierwsi, ponieważ to dyspozytor medyczny powinien potwierdzić przyjęcie zgłoszenia i poinformować o tym drogą telefoniczną. Jaką rolę przejmuje nauczyciel czy osoba dorosła, która udziela pierwszej pomocy w momencie, kiedy zespół ratownictwa medycznego już dociera do tego konkretnego przypadku pacjenta? Jaka może być rola nauczyciela? Jak go wykorzystać? Omówimy to sobie na przykładzie zachorowania. Tak? Nie będziemy tego mówić na przykładzie nagłego zatrzymania krążenia, gdyż relatywnie zdarzają się one w szkołach rzadko. Niemniej są istotnym tematem, żeby nauczyciele wiedzieli, jakie elementy postępowania wdrożyć, ale ten konkretny case omówimy na przykładzie zachorowania o charakterze nagłym. Przede wszystkim nauczyciel jest opiekunem, tak, tego dziecka, więc na pewno będziemy prosić o podstawowe informacje dotyczące tego ucznia, tak? Czyli podstawowe dane personalne, numer PESEL, który powinien być umiejscowiony w dokumentacji medycznej, adres. Na pewno ważnym elementem jest kontakt do rodziców, tak? Numer kontaktowy do rodziców, który fizycznie musi być przekazany w zakładzie opieki zdrowotnej, ponieważ rodzic musi być poinformowany. Dobrą praktyką, którą stosujemy jako zespół ratownictwa medycznego, jest telefon do rodzica. Bezpośrednio z miejsca zdarzenia, jeżeli szkoła tego jeszcze nie uczyniła, to my jako zespół ratownictwa to czynimy. Istotne jest to, że dziecko musi być pod opieką. Zespół ratownictwa medycznego nie może przewieźć dziecka niepełnoletniego bez opieki. Dlatego też nauczyciel, ten fizyczny, który jest świadkiem zdarzenia, bądź inny pracownik szkoły wyznaczony w tym wypadku przez dyrektora, powinien jechać razem z zespołem ratownictwa medycznego do wyznaczonego przez ten zespół zakładu opieki zdrowotnej. Ma to też swoje istotne uwarunkowania prawne, bo w takiej sytuacji nauczyciel może podjąć decyzję o wdrożeniu leczenia, jeżeli będzie może podjąć zgodę na leczenie tego dziecka jako opiekun tymczasowy, tak? Bo faktycznym fizycznym opiekunem zawsze będzie rodzic, ale w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia nauczyciel też może taką decyzję podjąć i podpisać dokument, na przykład po konsultacji z rodzicami, co by nie opóźniało rozpoczęcia procesu leczenia. Drugim aspektem dosyć ważnym jest badanie dziecka, fizyczne badanie dziecka, gdzie zawsze prosimy, żeby nauczyciel był obecny podczas badania dziecka. Panie Mariuszu, jest wiele placówek, które mają albo kilkudziesięciu, albo kilkuset uczniów. Wielu z nich cierpi na jakieś choroby, przyjmuje jakieś substancje, jakieś leki. Czy dobrą praktyką, już nie tylko konkretnej klasy, jeżeli mówimy o wczesnoszkolnych jednostkach, ale na przykład tam, gdzie te klasy się zmieniają, za co godzinę są pod opieką jakiegoś innego nauczyciela. Czy dobrą praktyką w szkole byłoby stworzenie takiej listy, oczywiście dostępnej tylko, nie wiem, u dyrekcji czy w pokoju pedagogicznym, w którym wypisane jest imię, nazwisko, jednostka na przykład chorobowa, jakie leki dziecko przyjmuje, że w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś ataku, prawda, czy zachorowania konkretnego dziecka, to wtedy nauczyciel już jest w stanie Wam udzielić informację, że ten konkretny uczeń cierpi na taką i taką dolegliwość, prawdopodobnie przyjmuje takie i takie leki. To jest bardzo dobra praktyka. Ja się z nią nie spotkałem w postaci jakiegoś gotowego produktu, gotowej listy. W niektórych szkołach, gdzie funkcjonują gabinety pielęgniarskie, też nie wiem, od czego zależy to do końca, czy ten gabinet funkcjonuje, czy nie. Nigdy nie śledziłem tego tematu, ale w niektórych szkołach, do których przyjeżdżamy, ta pielęgniarka, która jest na miejscu, ma jakąś kartę i są podstawowe informacje o tym uczniu, takie, o których Pan wspomniał. To też jest powiązane w pewien sposób z takimi akcjami społecznymi, które miały miejsce i mają w zasadzie miejsce, jak Pudełko Życia, jak Koperta Życia, gdzie
dedykowany jest osobom starszym, które w jakimś konkretnym miejscu właśnie wypełniają taką ankietę, która odpowiada wywiadowi zbieranemu przez ratownika według protokołu sample. Tak? Czyli mamy ewentualne symptomy, które działy się wcześniej, alergie, przyjmowane leki, uczulenia i tak dalej, co w bardzo mocnym stopniu, bardzo dużym stopniu przyspiesza zbieranie wywiadu i postępowanie na miejscu zdarzenia. Czy dobrą praktyką byłoby na przykład w każdej sali umieścić jakąś informację z podstawowym numerem telefonu na pogotowie? Jeżeli coś się dzieje, wiemy, że uczniowie teraz posiadają tablety, smartfony, pracują na urządzeniach elektronicznych. W przypadku, kiedy dochodzi do jakiegoś wypadku, to wtedy jasno w określonym miejscu w sali na przykład wisi numer telefonu, podstawowe informacje, gdzie należy zadzwonić. Myślę, że ułatwiłoby to w pewien sposób pracę, współpracę takiego nawet ucznia z uczniem, czy nauczyciela z uczniem, ale też druga strona medalu jest taka, że no, żyjemy w scyfryzowanym społeczeństwie. Tak? Każdy ma z nas smartfona, smartwatcha i inne gadżety, gdzie dostęp do tych informacji jest tak naprawdę bardzo szybki. Tak? Więc czy zdałoby to egzamin? Nie potrafię tego ustosunkować, ale gdyby miało coś takiego fizycznie funkcjonować, to wolałbym, żeby to była instrukcja. Tak? W rozumieniu instrukcja jakaś z obrazkami dostosowana na przykład do wieku dziecka, czy do definiowana, dedykowana dla dorosłych, żeby po kolei było wylistowane kroki, na jakie zwrócić uwagę. To nawet nie postępowanie z pacjentem stricte, tylko łańcuch tej pierwszej pomocy, tak? Rozpoznanie zagrożenia, ocena sytuacji, wdrożenie jakiegoś prostego postępowania, wezwanie zespołu, numer alarmowy gdzieś przemycony pomiędzy, czyli bardziej by się chyba sprawdził gotowy produkt podany odbiorcy, czyli w szeroko pojętej szkole, w której on ma wiedzieć, w jaki sposób zachować się podczas zdarzenia nagłego, nawet nazwijmy to procedurą, roboczo, tak? Ale w postaci takiej jednej kartki A4, tak jak Pan wspomniał, umieszczonej w jakimś dostępnym miejscu, miałoby to na pewno sens. My często w Polsce porównujemy się do różnych krajów, nasze systemy i systemy prawne, ale także opieki medycznej do jakichś innych krajów. Są takie, na podstawie których moglibyśmy czerpać dobre praktyki. Wspomniał Pan wcześniej Holandię, to jest w trakcie naszej rozmowy jeszcze przed prezentacją. Co takiego jest w tych systemach innych, które moglibyśmy, powiedzmy, skopiować i wdrożyć do... To pytanie to warto by rozdzielić na dwie części, bo jedną część jest taka pomoc przedszpitalna, tak? O której rozmawiamy, a drugą częścią jest system Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. O to, jak dobrze zabezpieczyć uczniów, bo dziś mówimy wokół szkoły, czy są takie systemy? Ja myślę, że elementem takiego systemu powinna być odpowiednia jakość kształcenia. Czyli jednak kształcenie? Tak, oczywiście kształcenie, elementarne kształcenie, praca u podstaw z dziećmi w zasadzie w najmłodszym wieku. Jednym z naszych produktów, które my oferujemy, jest szkolenie dla przedszkolaków. I tak naprawdę uwierzcie mi Państwo, że przedszkolaki w wieku 4-5 lat świetnie rozumieją zasady pierwszej pomocy, jeżeli my im to podamy w przystępnej formie, w postaci bajki, czytanki, scenki, zabawy, gdzie to dziecko potrafi wynieść informacje na temat, jak rozpoznać kogoś w stanie zagrożenia życia i jak udzielić tych elementarnych zasad, jak zrealizować elementarne zasady pierwszej pomocy i przede wszystkim do kogo zadzwonić. Więc w zakresie przygotowania tych dzieci w kontekście innych systemów na świecie czy w Europie, to tak naprawdę szkolenia. Szkolenia, podnoszenie świadomości społeczeństwa. Jest tak naprawdę dużo do zrobienia. Powiedzieliśmy sobie, że 10% społeczeństwa w Polsce podejmuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne w przestrzeniach publicznych. Tak? Więc w porównaniu do przykładów z początku rozmowy jest bardzo dużo do zrobienia. Jakie są, już tak powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, takie krytyczne zabiegi, jakie powinien podjąć nauczyciel udzielając pierwszej pomocy? Co powinien zrobić? Z krytycznych decyzji, z krytycznych dla Państwa zabiegów to przede wszystkim bezpieczeństwo. Państwo jako pracownicy szkół i zakładów opiekuńczo-wychowawczych
nie mogą doznać żadnego uszczerbku na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, tak? W zakresie realizowania czy podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, czy szeroko pojętej pierwszej pomocy. Jeżeli Państwo macie jakąkolwiek wątpliwość, że jest niebezpiecznie, no to niestety nie ma możliwości udzielenia tej pierwszej pomocy, bo czujemy jakieś zagrożenie. I to samo dotyczy się nas, zespołów ratownictwa medycznego, gdzie jedyną służbą zobligowaną w Polsce do działania w strefie niebezpiecznej jest Państwowa Straż Pożarna i też, jeżeli jest taka potrzeba, to z tego korzystamy. Warto, proszę Państwa, z takich istotnych rzeczy rozpoznać dokładnie, co się dzieje, tak, u tego ucznia. Im Państwo lepiej opiszecie problem dyspozytorowi medycznemu, tym zespołowi, który dociera na miejsce, będzie łatwiej pracować i podejmować decyzje, jeżeli ma świadomość tego, do jakiego przypadku musi jechać. Jeżeli skupimy się na zatrzymaniu krążenia, koło którego krąży nasza rozmowa, to tak naprawdę zostały udowodnione dwie krytyczne interwencje. Pierwsza to kompresja klatki piersiowej, którą pokazywaliśmy sobie w trakcie prezentacji, a druga udowodniona interwencja w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych to wczesna i szybka defibrylacja. Ale wspominaliśmy też w prezentacji, że zatrzymania krążenia u dzieci w rytmach defibrylacyjnych zdarzają się szalenie rzadko. Dlatego też wracamy do poprzedniego pytania, o którym mówiliśmy. Nie ma obowiązku posiadania defibrylatorów w szkole i fizycznie też ich nie ma, bo druga strona medalu to jest też koszt, o którym nie należy zapominać, gdzie koszty takiego urządzenia oscylują w około kilkudziesięciu tysięcy, co może się okazać dla dyrektora takiej szkoły wyzwaniem ekonomicznym. Ale są różnego rodzaju projekty, z których Państwo mogą, nawet powinni korzystać po to, by zakupić taki sprzęt. Dobrze, że Pan wywołał jeszcze ten sprzęt na koniec. Te sprzęty są wyposażone w instrukcje obsługi, one też podają krok po kroku, jak należy je stosować. I co by Pan zasugerował tym wszystkim, żeby się nie bać przede wszystkim korzystać z tego sprzętu? Proszę Państwa, defibrylatory co do zasady są umiejscowione w Polsce i w krajach europejskich, między innymi w zasadzie na całym świecie, w miejscach publicznych. To przede wszystkim, czyli co do zasady będą to lotniska, dworce, miejsca użyteczności publicznej, parki, rynki, jakieś duże skwery. Pierwsza taka informacja istotna, nie bać się tego używać. To jest sprzęt dla Państwa i mnie troszkę dziwi, że my bardzo mało o tym mówimy, że problem wczesnej defibrylacji, kompresji klatki piersiowej zarówno u dzieci, i u dorosłych jest marginalizowany bardzo mocno w naszym kraju. Defibrylator, proszę Państwa, ma albo bardzo prostą instrukcję obrazkową, tak, a jeżeli nie ma, to jest lektor w języku polskim. Uruchamiając urządzenie typu AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, dostajecie Państwo gotową pigułę informacyjną, co po kolei trzeba zrobić. Po pierwsze, tak, żeby było bezpiecznie, a po drugie, żebyście Państwo wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę. Defibrylator funkcjonuje tak, że osoba, która pierwszy raz ma go w życiu, nigdy nie dotykała i nie wiedziała o istnieniu takiego sprzętu, powinna wiedzieć po głosowych poleceniach lektora, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Czyli to jest tak intuicyjny sprzęt, tak, że każdy powinien umieć go wykorzystać. Tak. Idąc dalej, proszę Państwa, mówiliśmy, że żyjemy w środowisku zcyfryzowanym, zdigitalizowanym. Każdy ma dostęp do informacji, do internetu na wyciągnięcie ręki. Jest coraz więcej aplikacji, które można zainstalować na swój smartfon, które pokazują nam, gdzie jest najbliższy defibrylator. Tak? Nie będziemy tutaj w żaden sposób konkretyzować, bo nie jest to product placement, ale kompilując to z jakąś mapą, którą mamy dostępną w internecie i lokalizacją naszego telefonu, mamy natychmiast pokazane, gdzie jest najbliższy defibrylator. To jest istotne, proszę Państwa, w przestrzeni publicznej. Bo przecież nie tylko w szkole może dochodzić do takich wypadków, ale idziemy na wycieczkę, zabieramy grupę gdzieś w przestrzeń publiczną i warto byłoby wiedzieć, gdzie taki. Dobrym miernikiem, proszę Państwa, jest przekładanie tego na swoją rodzinę. Co by było, gdybym wszedł z kimś z moich najbliższych w przestrzeni publicznej, on by upadł, a ja mam pod ręką defibrylator i nie wiem, co z tym zrobić. To jest smutne z jednej strony, tak? Ale z drugiej strony jest możliwość, prawda? Co z tym zrobić. I tego typu aplikacje są przyszłością pierwszej pomocy. Szeroko pojętej wobec dzieci i dorosłych, gdzie oprócz informacji, gdzie jest najbliższe AED, które może się przydać, bo powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy pacjenci będą potrzebować natychmiastowej defibrylacji. Może się okazać, że jest to rytm niedefibrylacyjny, ale mamy też informacje na temat tego, co robić w zakresie pierwszej pomocy. To też jest przydatne.
Każda forma, która może nam pomóc, tak, może nas wspierać w tym czasie takim krytycznym pomiędzy zdarzeniem a przybyciem pierwszego zespołu ratownictwa medycznego, jest na in plus, zarówno dla świadków zdarzenia, jak i dla nauczycieli, którzy będą współpracować z dzieckiem w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia. Mariusz Andrzejczak, specjalista ratownictwa medycznego, był dziś naszym ekspertem. Dziękuję panu pięknie za rozmowę i za tę prezentację. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, dziękujemy również za uwagę. Już teraz zapraszamy na godzinny czat. Państwo mogą zadawać pytania naszemu gościowi. Oczywiście mam nadzieję, że będzie sporo ciekawych pytań, ale także celnych odpowiedzi. Także jeszcze gorąco zapraszamy państwa na naszą stronę www.mac.pl/e-konferencje. Tam znajdują się inne nasze publikacje, do których państwo mogą ciągle wracać. To tyle na dzisiaj. Dziękuję pięknie za uwagę. Do zobaczenia.